Choć człowieku, coś ci powiem, choć cię wszystkie stany. Piotr Spodtek, zapraszam. Dla wszystkich starczy miejsca pod wielkim dachem nieba. Dla wszystkich starczy miejsca pod wielkim dachem nieba. Dla wszystkich starczy miejsca. To jest możliwe tylko tutaj, gdzie rynek i gołębi stada. Więc zamknij oczy i posłuchaj, kolejna snuje się ballada. To jest możliwe tylko w maju, gdy wzdycha jaśmin, płonie bez. Dziewczynom włosy zakwitają i tajemnicą wszystko jest. Na cztery nuty rymów parę, na męski oraz żeński głos, fortepian, Bechstein i gitarę, i na tę fioletową noc składamy dzisiaj obietnicę, że kiedy znów zakwitną drzewa, wyjdziemy razem na ulicę, żeby po prostu coś zaśpiewać. Żeby po prostu coś zaśpiewać. To jest możliwe tylko w maju, gdy wzdycha jaśmin, płonie bez. Dziewczynom włosy zakwitają i wszystko mokre jest od łez. Na cztery nuty rymów parę, na męski oraz żeński głos, fortepian, Bechstein i gitarę, i na tę fioletową noc składamy dzisiaj obietnicę, że kiedy znów zakwitną drzewa, wyjdziemy razem na ulicę, żeby po prostu coś zaśpiewać. Żeby po prostu coś. Żeby po prostu, żeby coś, po prostu coś zaśpiewać. Żeby po prostu coś. Żeby zaśpiewać. Po prostu coś zaśpiewać. Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie. Rozpoczynamy drugą setkę, co ja mówię, czwartą setkę. Tak, cztery setki minęły w ubiegłym tygodniu, teraz 401 odcinek audycji Pod Wielkim Dachem Nieba. I zgodnie z tym, co śpiewał Grzegorz Turnał i Andrzej Sikorowski, to jest możliwe tylko tu, Pod Wielkim Dachem Nieba. Oczywiście w piosence jest troszkę inaczej, bo o rynku, o Krakowie, ukochanym moim miejscu w sumie, bo wiele lat spędzonych w Krakowie. Kochani, no cóż, musimy jechać dalej. Paweł Łowicki Band w nowej piosence Kolizje. Idąc przez życie, nie ma przystanku, są liczne opóźnienia, kolizje. Na szali zdarzeń tylko za i przeciw, w walce o wszystko bez znaczenia. Ciszą wykrzyczane słowa, by łatwiej uwierzyć w siebie. Zmieniający się świat w zgiełku myśli, ale my trzymamy się za ręce, nie błagamy o nic więcej, tylko dajcie spokój.
się za ręce. Teraz publicznie muszę podziękować Pawłowi za to, że zechciał zaprosić Marylkę Duszkę do swojego recitalu, koncertu w krakowskiej piwnicy pod Baranami. Jest mi niezmiernie miło i bardzo dziękuję. Iza Konar w premierowej piosence Legenda Bałtycka. Zbudzi melodia wspomnienia.
Pięknie. Dawno, no to już trochę czasu minęło, zmarł nieodżałowany Andrzej Brzeski, wybitny artysta, śpiewak, autor wielu piosenek dla wielu wybitnych ludzi, między innymi dla Maryli Rodowicz. Teraz on sam w piosence Tango dla dwóch. Gdzie my z kumplem dziś pójdziemy, kiedy już nie ma kameralnej, a w radio znów Renata Przemyk. Unyńską nas pędziła kandrę. I co my z kumplem dziś zrobimy bez Kmilsbacha i Maklaka? We mgle jesiennej się zgubimy na jakiejś ławce, karmiąc ptaki. I gdzie my z kumplem, gdy śnieg spadnie, pogawędzimy nad kufelkiem o tej Warszawie niby ładnej, a od środka niezupełnie. A gdy już kąt znajdziemy własny, czy nam się włączy do rozmowy gość, co nie czytał Marka Chłaski, lecz kij zakupił bejsbolowy? Gdzie wypić i posiedzieć, nie ma gdzie. To nie dla nas dzisiaj tango grają, nie. Nie ma gdzie wypić i posiedzieć, nie ma. Przebierańców pełna scena. Dla nas sławka tylko ta we mgle, we mgle. Bo jak tu setę strzelić w barze, gdy długi jasio nam nie leży i pręży się na kontuarze chuda panienka bez odzieży. Jak my zagłuszyć z kumplem mamy nasze warszawskie siwe troski, bez schabowego w ciepłej bramie na rogu Brzeskiej i Ząbkowskiej? Gdzie wypić i posiedzieć, nie ma gdzie. To nie dla nas dzisiaj tango grają, nie. Nie ma gdzie wypić i posiedzieć, nie ma. Przebierańców pełna scena. Bo nawet jeśli jakieś tango grają znów, to przecież ono jest dla dwojga, nie dla dwóch. A dla kumpli, których życie gniecie, nie ma miejsca przy bufecie, tylko ławka i księżyca nóg. Nie ma gdzie wypić i posiedzieć, nie ma gdzie. To nie dla nas dzisiaj tango grają, nie. Nie ma gdzie wypić i posiedzieć, nie ma. Przebierańców pełna scena. Dla nas sławka tylko ta we mgle, we mgle. No i nawet dzisiaj ten program jest jak zwykle dwugodzinny, ale dzięki temu, że Andrzej Stanisław Górecki w projekcie Izeryn robi dosyć długie piosenki, przynajmniej na tej drugiej płycie, w związku z tym mniej piosenek innych dzisiaj. I nie zdążyłem zapowiedzieć, że gościem dzisiejszego odcinka jest Andrzej Stanisław Górecki. W pierwszej części, ponad 40-minutowej, usłyszymy piosenki Jestem, Mama i Mirek. Zapraszam na spotkanie z Andrzejem Stanisławem Góreckim.
serce ból, smak mrocznej tajemnicy, lęk skrywany gdzieś na samym serca dnie. Niemy duszy krzyk, choć gardło nic nie krzyczy, i oskarżeń głos jak demoniczny śpiew. Ktoś okłamał cię, że jesteś nic nie warta, i twe słowa są zupełnie bez znaczenia, że przeżywać coś to boli nazbyt mocno, a bezpieczniej jest żyć w cieniu złego farta. Niewinności skarb należy do dzieciństwa, ktoś ci ukradł go, choć nic nie rozumiałaś. Dziś kobieta, choć w twej duszy wciąż dziewczynka, przerażona i w twych myślach tak nieczysta. Tego nie chcesz, nie utracisz dziś kontroli, jeśli nie chcesz. Jestem z tobą tu i będę zawsze blisko. Ciepło twoich rąk to teraz dla mnie wszystko. Mów więc do mnie, mów, niech ból twój się rozpadnie na kawałków sto, w otchłani niech przepadnie. Jesteś życiem mym, poezją przebudzenia. Kocham cię jak nikt, tyś treścią jest spełnienia. Jestem
jestem przy tobie. Przeżywam z tobą. Jestem sucha. Jestem przy tobie. Jestem przy tobie. Witam serdecznie po... No, nagrywamy tę rozmowę praktycznie w drugą rocznicę naszej emisji radiowej, kiedy w 291 odcinku byłeś gościem audycji Pod Wielkim Dachem Nieba. Stanisław Andrzej Górecki, pseudonim Izeryn, tak? Tak, tak właściwie projekt nazwałem, a tak w ogóle to pozdrawiam cię, Piotrze. Witaj jeszcze raz i witam oczywiście szanowną publiczność. No pamiętasz, tak? 9 kwietnia 2022 roku mieliśmy okazję rozmawiać na antenie Radia Islanders. Teraz mija 2 lata praktycznie. Natomiast emisja oczywiście w trochę w innym terminie. Słuchaj Andrzeju, pojawiła się druga płyta, Dotyk Wieczności. Ten Dotyk Wieczności kiedyś grałem, coś jeszcze pamiętam, że grałem z tej płyty. No ale jak to mówią, trzeba spełnić patronacki obowiązek, więc do ciebie się odzywam. Powiedz mi, dlaczego ta płyta tak bardzo się różni od tej pierwszej? Wiesz co, ja się nawet zastanawiałem, czy ją w ogóle wydawać pod tym szyldem Izeryn, a propos tego różnienia się. Powiem tak, ja zawsze się zastanawiam w takich wypadkach, jak chcę coś powołać do życia nad priorytetami i właściwie to byłem w trakcie nagrywania płyty poświęconej Pogórzu Izerskiemu. Płyta, ona teraz, ja ją robię i ona będzie się nazywała Wolność, też będzie troszkę odbiegała od tamtej poprzedniej, ale powiedzmy przynajmniej tematycznie będzie nawiązywała do izerskich klimatów, do klimatów gór izerskich. Natomiast zacząłem bardzo intensywnie myśleć a propos swojej rodziny, szczególnie, że wiesz, różne takie no przykre sprawy się zaczęły dziać, wiesz, ktoś zachorował, jeden, drugi, trzeci, czy tam trzecia, ciężko. I sobie tak pomyślałem, kurczę, ja tak zbierałem te piosenki poświęcone właśnie ludziom, z którymi jestem tak blisko związany. One ciągle czekały, ale niektórzy z tych adresatów to się, czy też osób opisywanych... Tak zwanych podmiotów lirycznych, tak? Tak, tak. A jakoś, wiesz co, nie wiem, nie potrafię tego wytłumaczyć, dlaczego tak jest, ale zależało mi, żeby ta treść trafiła jeszcze do tych osób, żeby się doczekały. Uznałem zatem, że to jest absolutny priorytet, że gdybym też ja miał, nie wiem, jutro umrzeć na przykład, nie zamierzam, ale kto wie, to jest teraz najważniejsza rzecz na świecie, żeby właśnie się tym podzielić, opisać ludzi, opisać to, co mnie tak bardzo porusza w związku z tymi osobami, którym no... Szczególnie jeśli chodzi o moją mamę, ciotkę, dziadka, no zawdzięczam im życie. Gdyby troszkę inaczej potoczyły się ich losy albo nie byli tak mocno zaangażowani w kwestie przetrwania rodziny, no to nie byłoby mnie na świecie. Także miałem też za co dziękować tym ludziom. No zależało mi po prostu. Rozumiem, że ta płyta to jest tak właściwie twoja autobiografia. Nie, troszeczkę. Chyba nie do końca, bo o mnie to tutaj właściwie nic nie ma za bardzo. Tu jest bardziej przedstawiony mój stosunek i refleksja a propos bliskich mi osób, które część z nich żyje, część nie, ale które były po prostu ważne dla mnie i co mi uzmysłowiło, że są to ludzie, dzięki którym ta moja podróż przez czas, przestrzeń, miejsca w ogóle jest
możliwa. No niby tak, a ta piosenka Jestem, jak do niej się ustosunkowywać? Czy to nie jest piosenka właśnie też tak trochę o tobie? Nie, to jest piosenka poświęcona bliskiemu mi małżeństwu. Celowo nie zdradziłem na płycie, o kogo chodzi, ze względu na bardzo osobistą i delikatną treść tej piosenki. I jest to piosenka, którą napisałem no, z jednej strony właśnie dla tego bliskiego mi małżeństwa, wczuwając się jakby w rolę no, męża kobiety, a z drugiej strony chciałem też uczcić i tak trochę dodać odwagi ofiarom molestowania seksualnego w dzieciństwie, bo właściwie to, no to ona jest temu poświęcona. To poruszasz na tej płycie sporo ważnych tematów. A powiedz mi, dlaczego tak mocno odbiegłeś jednak też od stylistyki muzycznej? Kiedyś tam rozmawialiśmy dawno temu, że tam troszeczkę sobie sprzętu dokupiłaś, jakichś tam różnych rzeczy. I teraz troszkę czuję, że tak troszkę eksperymentujesz z tym wszystkim. Te twoje utwory, już pomijam ten 25-minutowy, który nam się do audycji no, teraz nie zmieści, ale no, to są takie kompozycje, które przypominają poczynania, nie wiem, Pink Floydów, jakichś takich, może nie do końca, ale chodzi mi też o takie dosyć długie, dużo instrumentalizacji i tak dalej. Zgadzasz się? Czy masz jakieś fascynacje tymi zespołami progresywnymi, progresywnego rocka, czy nie? Wiesz co, tak, ale no tutaj, wiesz, ja akurat nie myślałem takimi kategoriami. Dla mnie to są proste piosenki, abym ich do Floydów... Oczywiście, znaczy, no trochę to jest inne, nie? Natomiast chodzi mi o taką właśnie rozbudowaną tę sferę. Tam nie do końca musi być wiele słów, prawda? Ale jest bardzo dużo muzyki. To jest tak, że no, dla mnie treść piosenek jest jakby najważniejsza i... To czasem może nawet troszkę przeszkadzać w tworzeniu muzyki, bo wiesz, jak chcę wyrazić na przykład coś takiego mocniejszego, agresywniejszego, no to nie będę robił takiej balladki jak na poprzedniej płycie na akustycznych instrumentach, tylko no będę chciał troszkę przyłożyć, że tak powiem. I to zresztą tam jest też jedna piosenka po prostu rockowa. Ale tu głównie właśnie o to chodzi, że ja tak myślę, o czym mówi dany tekst, co ja chcę nim przekazać i też próbuję jakby połączyć to z osobą, której, no bo tu są piosenki ewidentnie o ludziach, więc jakby z tymi osobami próbuję to jakoś połączyć. Na przykład jako mojej siostrze pisałem... Kobieta, której młodość przypadła na lata, hipisi, dzieci, kwiaty, wiesz, tego typu klimaty, nie? No to tak sobie pomyślałem, no kurczę, niech to będzie tak choć troszeczkę nawiązywało do tego klimatu muzycznie, nie? Z tamtych czasów. No wiadomo, że to są ludzie, którzy się specjalizują w danych różnych kierunkach muzycznych, a ja to tak trochę próbuję kombinować, no jak mi się uda, nie? Ale, no ale przynajmniej próbuję. Słuchaj, zagraliśmy piosenkę Jestem, czyli to była jedyna właściwie taka piosenka, może jeszcze Dotyk Wieczności. To jest jedyna taka piosenka, gdzie nie ma tak dosłownie, prawda, powiedziane o kim jest, wcielasz się w rolę. Natomiast teraz jest piosenka zdecydowanie poświęcona jednej personie, to twojej mamie. W związku z tym ty zrobiłeś też taką epopeję facebookową, gdzie ty praktycznie, nie wiem, bo nie wszystko słyszałem, te wszystkie komentarze, ale ty każdą piosenkę o każdej piosence opowiadałeś. To jak skończymy piosenkę o mamie, to może 2-3 słowa powiedz, może ktoś nie sięgnął do tych twoich opowieści, no i coś na temat mamy i w ogóle tego pomysłu, który ci się zrodził i muzycznie, i tekstowo. Mama, a piosenkę śpiewa nasz gość Andrzej Stanisław Górecki i Zeryn.
weszła jak światełko na szalony świat. Chociaż wokół ciemność i swastyki znak, śmierć wznosiła głowę, jednak ona nam przekurzyła. Kiedy w radiu wrzeszczał na wściekliznę chory wódz, sztukę i wrażliwość gnił żołnierski but, ona będąc dzieckiem pieśni ciągle nuciła. Potem, kiedy wodza jasny trafił szlak, a jej już przybyło trochę więcej lat, z gruzów się wyłonił jaki nowy świat, jej wybraniec. I historia była romantyczna także, ach, zwiała z nim od matki, żyli niczym w snach, mały domek gdzieś nad Narwią pod Warszawą, na końcu świata. Jej wielkie serce miłość w sobie ma, jej potężna dusza wznosi się nad świat, żyje, kocha ludzi, a za dziećmi po prostu szaleje. Nie wiem, jak można tyle z siebie dać i jakim cudem tak na przekór trwać w życiu, które z bólu, zła, rozpaczy po prostu się śmieje. Promyk słońca żyje pośród nas, ciągle do przodu, w zły i dobry czas, chociaż mogła się załamać i dawno odpuścić. Skąd ma tą siłę? Nie wiem, nie wiem sam, ale się cieszę, że taką mamę mam. Wdzięczność Bogu za nią mnie nie może opuścić. Się zderzyła z życiem twarzą w twarz, a po pierwszej młodości szybko minął czas, trójka dzieci, socrealizm i mąż czasami trzeźwie. Lecz podjęła walkę, by w życiu mocno stać, dla swoich dzieci wszystko z siebie dać. Po małżeństwie chorym tylko smród pozostał rzewny. Po latach paru anioł zjawił się i rozpromienił smutne życie jej, a dla mnie tak po prostu zamienił się w ojca. Tak przeżyliśmy z nim wspaniały czas, lecz musiał odejść i zostawić nas. Może i do Boga prosto, ale nam zabrakło słońca. Jej wielkie serce miłość w sobie ma, jej potężna dusza wznosi się nad świat, żyje, kocha ludzi, a za dziećmi po prostu szaleje. Nie wiem, jak można tyle z siebie dać i jakim cudem tak na przekór trwać w życiu, które z bólu, zła, rozpaczy się śmieje. Jak promyk światła żyje pośród nas, ciągle do przodu, w zły i dobry czas, chociaż mogła się załamać i dawno odpuścić. Skąd ma tą siłę? Nie wiem, nie wiem sam, ale się cieszę, że taką mamę mam. Wdzięczność Bogu za nią mnie nie może opuścić.
bardzo 18+. No może nawet trochę więcej, już siwy włos na głowie. Od dawna się ścielę. Kwiaty i ogród jak za dawnych dni i miłość do dzieci ocierają łzy, które w życiu chyba już zdążyła wypłakać. Mocno pamięta każdą jedną z chwil i choć jej umysł smutek mocno zrył, umie wciąż przywołać na myśl dobre wspomnienia. Do dziś w jej duszy śląskie dziewczę tkwi, pięknie naiwna, ciągle wierzy w sny. I choć trudno było w życiu, nieraz doznała spełnienia. Jej wielkie serce miłość w sobie ma, jej potężna dusza wznosi się nad świat. Żyje, kocha ludzi, a za dziećmi po prostu szaleje. Nie wiem, jak można tyle z siebie dać i jakim cudem tak na przekór trwać w życiu, które z bólu zła rozpaczy po prostu się śmieje. Jak promyk światła żyje pośród nas, ciągle do przodu w zły i dobry czas, chociaż mogła się załamać i dawno odpuścić. Skąd ma tą siłę? Nie wiem, nie wiem sam, ale się cieszę, że taką mamę mam. Wdzięczność Bogu za nią mnie nie może opuścić. Powiedz mi, właściwie to wydaje mi się, że ten Andrzej Stanisław Górecki byłby już tak do tego projektu bardziej by pasował niż ten Izeryn, tak mi się wydaje, że jest to no tak, mimo wszystko dosyć osobista płyta. Opowiedz o tej mamie, dlaczego znalazła się na płycie? No uznałem, że po prostu historia jej życia jest bardzo taka niesamowita. Wiesz, jak ja słuchałem i ja tej historii jej życia, ja słuchałem nie tylko od niej. To nie jest tak, że wiesz, łykałem wszystko jak pelikan, co mi mama tam poopowiada, bo mama ma jeszcze dwie siostry, no już teraz jedną, bo jedna z nich zmarła, Helena. I ja od nich też słyszałem te opowieści. Słyszałem od ojca, jak to wyglądało i po prostu uznałem, że to jest... Coś tak niesamowitego, wiesz, ta historia jej życia, to, że ona w ogóle dała radę, no bo przecież to jest, moja mama jest taką bardzo ciepłą i dosyć delikatną osobą i w kontakcie takim bezpośrednim, no to człowiek by nie pomyślał, że to taka heroska jest, wiesz, ktoś taki z takim powerem niesamowitym, a tymczasem wiesz, to, o czym ja wspominam w tej piosence, tak w piosence to wiadomo, króciutko, to są pojedyncze słowa, jakieś zdania,
ale to są tak niesamowite historie za tym stoją, że to w ogóle słów brakuje. Wiesz, że no skąd w takiej drobnej, niepozornej, można by rzec, istotce, taka wola przetrwania, taka siła, żeby świat się wali dookoła, a ona, wiesz, jak ten czołg idzie naprzód, kierowana miłością, czy to do dzieci, czy wiesz, chęcią życia. Ilu was w ogóle było rodzeństwa? Rodzeństwa nas ciągle jest, w sumie jest nas trójka. Jeszcze jest mój brat Mirek i właśnie Irena. To znowu tak wielu, bo znam te pokolenia właśnie. Mój dziadek na przykład miał 11. Moja mama miała 2 dziewczyny i 3 chłopaków, czyli piątka. To jest o 2 więcej niż w przypadku. No, dziadek, babcia, to wiesz, to już jest inna historia. Nie? No, ale, ja mówię, jeszcze... ale ja mówię o mojej mamie. Moja mama miała piątkę, prawda? Więc to jest ten, a mój dziadek to już miał 11 chyba, z tego co pamiętam. Także to były zupełnie inne czasy i zupełnie inne podejście. Który rocznik jest mama? Mama jest 1934 rocznik. 1934, czyli rok starszy od poety, który niedawno zmarł, tak? Ernesta Bryla. No tak. No to jest już ładny wiek, ale do setki jeszcze daleko. Ma prawie 90 lat w tej chwili. Właśnie, ale to jest jeszcze cały oddycha do setki. Także jeszcze troszeczkę jest czasu. Może napiszesz książkę o mamie albo wywiad rzekę zrobisz. To będzie wtedy też jakaś pamiątka. Teraz chciałem cię jeszcze zapytać, bo mama była, a teraz mamy taką piosenkę opowiadającą o Mirku. A Mirek rozumie, że to brat, tak? Tak, to brat. Czym się tak przysłużył tobie, że napisałeś o nim piosenkę? I czy bardzo cieszy się, czy wspiera cię w tych twoich działaniach, czy żyje obok tego, co robisz? No, wiesz, Mirek, no, brat, także ta relacja, ona ciągle jest bliska. My teraz zresztą niedaleko od siebie mieszkamy, bo to dzięki jego staraniom i jego żony wylądowałem w Kostrzyniu nad Odrą. W sensie nie, że oni mnie tam ściągnęli, tylko oni umożliwili zamieszkanie mamie tam w tym rejonie. Pomogli bardzo w tym. Bez nich to po prostu to by było niemożliwe. I wiesz, gdy mnie bieda przycisnęła, próbowałem się ratować, szukając pracy za granicą, no to... Mama zaproponowała, no to przyjeżdżaj do mnie, ja tutaj przy granicy mam domek, no to będziesz sobie mógł do Niemiec do pracy jeździć. I tak u niej wylądowałem. Natomiast Mirek, wiesz, no to jest starszy brat i to taki starszy konkretnie brat, bo on ma teraz 60 parę lat, ja mam 5 dych, no tam chyba z 16 lat różnicy jest między nami, no to wiesz... Czyli taki ty brat. Jesteś najmłodszy w rodzinie, tak? Tak. Jak ja tam miałem tych parę lat, czy nawet naście lat, no to kurczę, taki starszy brat, no to jest, wiesz, kurde, prawie Pan Bóg dla takiego łebka, nie? To jest ktoś, kto imponuje i on, zresztą on jest bardzo takim fajnym, ciepłym człowiekiem, niesamowicie otwartym do ludzi, potrafił sobie w swoim środowisku bardzo, ale to bardzo zjednać, pozyskać ludzi. On, wiesz, harcerstwem się zajmował przez kupę lat, organizował obozy harcerskie i to, no ja oczywiście też byłem tam zapraszany. To pierwsze takie w ogóle doświadczenia, jakie się tam ma jako młody człowiek, takie ważne, wiesz, jakieś pierwsze chwyty gitary, o czym ja w piosence wspominam, czy ta możliwość takich wakacji właśnie takich fajnych pod namiotami, gdzie tam jakieś dziewczyny się poznaje, no wiesz, jak to łebek jest, no to są ważne sprawy, nie? I to wszystko tak... Ty tak dzielisz to swoje życie, nie tylko artystyczne, ale to życie takie prywatne, między Berlinem a Szumiłowem, tak? Jaka jest różnica? Gdzie się lepiej czujesz? Będąc przez, nie wiem, czy to się zmieniło, czy nie, będąc przez cały tydzień praktycznie w Niemczech, a na weekendy zawsze lądowałeś, przynajmniej tak było w ostatniej rozmowie, prawda? Czy dalej tak jest, tak, czy nie? Ja
nie mam jakichś powodów, żeby na Niemcy narzekać. Ja w ogóle w Berlinie poznałem też wielu takich naprawdę super ludzi, bo wiesz, to nie jest ten Berlin z czasów Adolfa, tylko to jest naprawdę takie, dużo jest takich luzaków, różnych artystów, różnych takich bardzo ciekawych ludzi. I oczywiście swój do swego ciągnie, ja trochę takich napoznawałem, tylko że no niestety to miasto jest ogromne, zapchane, zakorkowane, więc mi się najczęściej po pracy nie za bardzo chce utrzymywać te kontakty i generalnie ja sobie czasami żartuję, że z miast to ja najbardziej lubię góry, więc jak tylko przychodzi weekend, to ja po prostu z wielką ulgą uciekam z tego miasta, chociaż mieszkam w sumie na jego obrzeżach i to tak specjalnie właśnie zrobiłem, żeby nie kisić się tam gdzieś w centrum, ale cóż, jestem Polakiem i to nie tylko tak z papierów, ale no tak się czuję i po prostu dobrze się czuję, jak mogę do siebie wrócić tam do Polski, wiesz, posłuchać, poużywać polskiego języka, czuć jakąś więź z tym miejscem. A ten Berlin to jest tak trochę konieczność. No, nie, ile lat już tam jesteś? Tak w sumie to z 15 lat gdzieś jestem, tak się kręcę po Niemczech tutaj właśnie w tej okolicy przygranicznej, powiedzmy, bo to w różnych miejscach bywałem. W Berlinie no to tak, no nie wiem, z 5-6 lat może być. Dobrze. Mirek teraz będzie zagrany, piosenka Mirek o starszym, dużo starszym bracie Andrzeja, a Andrzej Stanisław Górecki jest gościem audycji Pod Wielkim Dachem Nieba. I kończymy pierwszą część, a w drugiej spotykamy się, no zaczynając ją od opowieści o Irenie, czyli o starszej siostrze również Andrzeja. Chwila przerwy, teraz Mirek i po kilkunastu minutach wracamy z powrotem. Chociaż chory szybował jak ptak, wiedział lepiej niż inni, jak jest kruche i krótkie, jak ważnych jest tych kilka chwil, które dano nam przeżyć, czasem wolne lub rzutkie, celebruje je więc z całych sił. Dusza arystokraty ceni ciszę i piękno, wędka ryby to jest jego świat. Chociaż życie bezwzględne nauczyło go prędko, jak w nim przetrwać wśród fałszu i zdrad. Kocha piękne kobiety, one jego kochają, lecz najbardziej z nich to żonę swą. Czas przemija, oni ciągle razem zostają, wspólnie idą życia drogą tą. Żyje, kocha, ma. Pokazałeś, jak ładniej
Nigdy już nie zapomnę tych obozów harcerskich, jezior, lasów, gdzie kończył się świat. Pierwszych chwytów gitary, nocnych ognisk i dziewczyn i tych wszystkich prób błędów i jak. Byłeś wtedy w pobliżu, choć niewiele mówiłeś, za to zawsze na temat i w punkt. I do dzisiaj pamiętam pieśni, które śpiewałeś, i gitary upojny twej pluk. Odkąd wydoroślałem, widujemy się rzadko, jednak w sercu mym pozostał ślad. Uczuć wspomnień i więzi tej relacji z dzieciństwa, która dla mnie wciąż ważna jest tak. Wiedz, że cenię cię jak mało kogo na świecie, taki brat to prawdziwy skarb. Chociaż w życiu jest różnie jak w szalonym balecie, niewątpliwie piosenki jest wart. Kto kocha, żyje, marzy, duszą gnie ciągle pośród gwiazd, czym go świat obdarzy. Wśród życia jazd temu stawia czoła i odważnie przez życie mknie, a gdy złapie doła, jak powstać wie, a ja sercem śpiewam o mym bracie piosenkę. Ja sercem śpiewam, uczucia mkną, jesteś ważny jak dawniej, kiedy mały byłem, a ty pokazałeś jak ładniej. Można żyć, żyję, kocham, a świat obdarzy. Wśród życia jazd temu stawia czoła i odważnie przez życie mknie, a gdy złapie doła, jak powstać wie, a ja sercem śpiewam o mym bracie piosenkę tą, a ja sercem śpiewam, uczucia mkną, a ja sercem śpiewam o mym bracie piosenkę tą, a ja sercem śpiewam. Sercem śpiewam. Dziękuję za pierwszą część. Fan klub Lecha, Jacka Lecha, poprosił Lucynę Owsińską, żeby zrobiła piosenkę, jedną z wielkich standardów, wielkich przebojów Jacka Lecha w wersji nowszej, kobiecej. I tak powstała piosenka Warszawa jest smutna bez ciebie, Lucyna Owsińska. Poszarzał świat, do odlotu zbiera się dzień i znowu deszcz, to już tydzień tak ciągnie się. Od tak dawna już ciebie nie ma, od tak dawna gdzie jesteś nie wiem. Choć pytałam dookoła ludzi, Warszawa jest smutna bez ciebie. Warszawa jest smutna bez ciebie. Idę przez deszcz i w kałuże wchodzę co krok. Dzwoniłam znów,
choć nie było sensu za grosz. Był listonosz i znów nic nie ma. Był listonosz, ale nic nie wie. Może tylko zgubiłeś adres. Warszawa jest smutna bez ciebie. Warszawa jest smutna bez ciebie. Tyle dni mokrych i niechętnych. Tyle dni, czy to trochę nie za dużo? Śni mi się dzwonek w przedpokoju. Drzwi otwieram za późno. Drzwi otwieram za późno. Przecież wiesz, że za tobą poszłabym w świat. Odezwij się, napisz do mnie najkrótszą z kart. Kto mi powie, gdzie teraz jesteś? Kto mi powie, bo dalej nie wiem. Mogłabym ci wysłać wiadomość. Warszawa jest smutna bez ciebie. Warszawa jest smutna bez ciebie. No, powoli zbliżamy się, jeszcze tylko jedna edycja audycji i piosenka Kim my jesteśmy trzeciego oddechu Kaczuchy ustąpi miejsca innej piosence miesiąca. Tym razem jeszcze gramy Kim my jesteśmy trzeci oddech Kaczuchy. Jasnym kołodziejem, stołówki czy testem, ułanem pędzącym szabelką na czoło, burłakiem ciągnącym swe łodzie wzdłuż Wołgi, powstańcem i bólem w powstaniu warszawskim, robotnikiem żyjącym od sierpnia do łaski. Kim ja właściwie, kim naprawdę jestem? Przyszłego wieku cichutkim szelestem. Czy aby na pewno beztroską dziewczyną, czy wśród trawy na łące polną koniczyną, murarką z ceglanym murem Mariasztatu, czy żoną przegniętą do trybów kieratu. Kim my właściwie, kim my tu jesteśmy? A może po prostu chcieliśmy być dziećmi? W marzeniach dorośli o szczęściu, o raju, o najlepszym kosmosie i największym kraju, narodzie wybranym, Mesjaszy z Nadwisły. Kiedy dorośliśmy, banki mi tu prysły. Ech, ten to wianizm, to kotwa garbusów, chcących wierzyć w złudne wróżby z fusów. Stąd jeden na drugiego niczym tygry zwarczy, bo gdy jeden coś kupi, drugiemu nie starczy. Ścieramy się co dnia jak chmury w czas burzy. Dla odważnych to peska, śmierć pewna dla tchórzy. A czasem tłuczemy głowami o mury w pełni naszej polskiej wspaniałej brawury. A te mury twarde, choć już popękane, przez tych, których chronią nocą naprawiane. I jak w weselu rząd rochołów gości, stoję w szeregu milczących w dialogu przyszłości. A-a-a-a-a. Kim my
właściwie, kim my tu jesteśmy. A może po prostu chcieliśmy być dziećmi? W marzeniach dorośli o szczęściu, o raju, o najlepszym kosmosie i największym kraju, narodzie wybranym, Mesjaszy z nad Wisły. Kiedy dorośliśmy, bańki mi tu prysły. A może pośród krzyków i obietnic cieni my po prostu jesteśmy pytanie zmęczeni, wymieszani jak w tyglu na tym płatku ziemi. Chłopcy z placu broni, bez wojny zemrzemy. I gdy zimą nam w sercach popioły zarosną, znów będziemy pytać cię Polsko wraz z wiosną. Niedawno odnalazłem taką piosenkę, nie wiem, nie znałem jej wcześniej, ale pewnie nikogo z was nie zaskoczę. Krzysztof Cugowski w piosence Wielki Kpiarz. Ciągle zamierzasz coś, co dzień masz inny plan, bardzo chcesz wierzyć w to, że wszystko możesz sam. Ale wielki kpiarz, nie na wszystko godzi się, jak to zwykle on ma na względzie wyższy cel. Jeśli trzeba pozamieniać twych najlepszych marzeń sens, potem abyś już nie płakał, da ci dyplom na otarcie łez. Może nawet dwa, byś szczęśliwy poczuł się, jego na to stać. Kto jak kto, lecz on ma gest, on w dobroci swego serca już nie ktoś właśnie chciał cokolwiek brać. Ciągle zamierzasz coś, co dzień masz inny plan, bardzo chcesz wierzyć w to, że wszystko możesz sam. Ale wielki kpiarz znów nie godzi na coś się, jak to zwykle on ma na oku wyższy cel. Jeśli nie w smak mu kłopoty, które znowu jakoś masz, chętnie zaraz ci pomoże, zrobi wszystko, co się tylko da. W zamian nie chce nic, że już dobrze jest, że kłopotom twym zdołał znów położyć kres. Ty się płaszczysz, ty dziękujesz, ty zachwalasz jego gest, choć do końca nigdy nie wiesz, czy nie w gorszy układ wpuścił cię. Ciągle zamierzasz coś, co dzień masz inny plan, bardzo chcesz wierzyć w to, że coś tam możesz sam.
świat wpuścił cię. Ta zabawa trwa już z nami parę śmiesznych, długich lat. A najlepiej tu się bawi nasz odwieczny, dobrotliwy kwiat. Ciągle zamierzasz coś, jeszcze cię na to stać, choć wiesz, że to nie ty ostatnie słowo masz. No i tym optymistycznym akcentem rozpoczynamy drugą część, blisko 40-minutową, drugą część rozmowy i piosenek, prezentacji piosenek Andrzeja Stanisława Góreckiego. Irena, Wiktor i tytułowa piosenka Dotyk Wieczności. No przypominam jednocześnie, że audycja Pod Wielkim Dachem Nieba patronuje tejże płycie. Mam nadzieję, że sprostałem wymaganiom. Jest tam jedna piosenka na tej płycie, której chyba nie zagram. Po prostu jest zbyt długa. 25 minut to nie na jeden odcinek audycji. Musiałbym ją rozbić w kilku częściach. Dobrze, zapraszam na spotkanie z Andrzejem Stanisławem Góreckim. Że moja siostra zbudowana jest z mądrości.
siostra zbudowana jest z cierpliwości. Że moja siostra zbudowana jest z nadprzeciętności. Moja siostra zbudowana jest z miłości. Moja siostra zbudowana jest z mądrości. Moja siostra zbudowana jest z cierpliwości. Moja siostra zbudowana jest z nadprzeciętności. I tylko w obliczu zbliżającego się końca nie wiem, co mówić, co myśleć. Zaciśnięte słowa w gardle stają. Z mego serca nie mogę usunąć już gorzkiego kurca. Się wydają, i tylko me serce cicho łkając się przytula. Znów jesteśmy jak wtedy w brzegu dolnym tacy młodzi. Ważne są role, tamta więź w mej duszy hula. Dla mnie będziesz tu zawsze, nie chcę pojąć, że odchodzisz. Halo, Irena już wybrzmiała. Jesteśmy w drugiej części naszego spotkania. Co możesz o siostrze powiedzieć? No w tej piosence trochę opowiedziałeś. Siostra trochę w życiu też przeżyła. Wzlotów i upadków z tej piosenki, tak można wywnioskować, tak? No tak, jak każdy człowiek zapewne. Jednak mnie ciągle fascynuje w tych ludziach, o których tu wspominam, właśnie ta siła, tak jak w mamie, nie? Ta siła przetrwania w takich niepozornych istotach. Bo wiesz, ja czasami tak się próbowałem wczuwać, no, postawić jakby na miejscu tej Ireny i pomyśleć, jak ja bym przez takie różne dzieje przechodził, koleje losu, i powiem ci, że to... No nie jestem sobie w stanie tego wyobrazić i tym bardziej stąd mój podziw dla Ireny, że ona jest trochę pod tym względem podobna do mojej mamy, że ona tak ciągle do przodu, wbrew wszelkim przeciwnościom idzie. A ty nie masz czegoś takiego w sobie? Przecież też odważyłeś się na opuszczenie ojczyzny, bo coś cię tam zmusiło do tego wyjazdu. Sytuacja pewnie materialna, jak znam życie.
A mimo wszystko no, idziesz w nieznane. Nie? No, to, że mieszkałeś w pobliżu Niemiec, no, wcale nie znaczy, że aż taka wielka tęsknota jest za przejściem na drugą stronę, prawda? Na drugą stronę granicy, której teoretycznie nie ma. To też wymaga odwagi, więc chyba też jesteś odważny. No pewnie też na swój sposób jestem odważny. Ja zresztą myślę, że ta odwaga to nie polega na tym, żeby się nie bać, tylko raczej no ja to mam tak, że ja się boję różnych sytuacji nowych i niebezpieczeństw, ale po prostu no wiem, że jak trzeba coś zrobić albo mam nóż na gardle, że muszę, no to po prostu robię, nie? I to tak wygląda. Natomiast w wypadku Ireny ona częstokroć no, miała wybór. Mogła czegoś tam nie robić albo coś robić i robiła to. Robiła na przykład no, z miłości wiele rzeczy. Ja dlatego tam śpiewam w refrenie, że moja siostra zbudowana jest z miłości, bo to jest niewyobrażalna miłość. Wielkie jest serce tej kobiety. Będzie mowa jeszcze w piosence o jej synu. Wiktor, to jest cała, tak? Tak, epopeja. No i ja myślę, że tu mi tutaj zabrakło troszkę, no ale to już jakby nie wszystko dało się wcisnąć na tą płytę czasowo, bo tam do tej opowieści o Irenie to jeszcze by trzeba jej męża dołączyć, bo on jest jakby ważną częścią tej opowieści. Człowiek, który też przeszedł niesamowite rzeczy, stawił czoła naprawdę potwornym demonom i no teraz jest niesamowitym człowiekiem. Oni razem tak właśnie o tego Wiktora walczą, o jego życie, no bo to jest każdy dzień tam jest po prostu walką o życie. To co, pozwolisz, że zagramy piosenkę o Wiktorze? No pewnie, jedziemy. Gramy. Andrzej Stanisław Górecki, piosenka Wiktor. Nazywa się Wiktor Biel.
pomaga mi w godzinie złej. Wiktor, gdy myślę o tobie, jaśniej robi się w głowie. Skoro ty walczysz, ja muszę trwać w walce mej. Duch wzbija się ponad to, co ciału jest brak, a serce można mieć wielkie, leżąc od lat. Wszak człowiek to homo sapiens i każdy wnętrze ma jakieś. Czy stoi, czy leży, to życie jest właśnie tam. Ludzie zaślepieni władzą i rządzą pieniądza. Mordują, niszczą i gardzą życiem bez końca. A siostra moja i on po prostu szczęśliwi są. Każdym oddechem i chwilą życia co mkną. Zamiast litować się nad nim, niewiasto ma. Odwiedź go czasem, bo on też potrzeby ma. Możesz balsamem na duszę być, ja tłumaczyć nie muszę, czego potrzeba mężczyźnie, co możesz mu dać. Trzymaj się, Wiktor, i dzięki, że jesteś tu. I mam nadzieję, że wkrótce spotkamy się znów. W Policach koło Szczecina. Wiedz, że cię nie zapominam. Pozdrów twą mamę i rękę, siostrzyczkę mą. Andrzeja, tatuśka i Majkę, trzymaj się, ziom. Trzymaj się, Wiktor. Fajnie to brzmi, nie? Andrzej Stanisław Górecki, piosenka o tytule Wiktor. No ale to znowu jest, to jest taka jedna wielka epopeja, bym powiedział, rodzinna, tak? Ja myślałem, że może gdzieś w którymś momencie masz tutaj dziadka, ale kto wie, czy nie doczekamy się takiej płyty, gdzie będziesz mówił o dziadkach i babciach. Bo jak już zacząłeś... No jest mowa o nich właśnie w tej bardzo długiej piosence. I też w piosence Wielkie Szczęście Małych Ludzi. Ona tam, no to jest chyba ta najdłuższa piosenka, nie? Tak, 25 minut. No i jest też mowa o nich, bo tu jest mowa o śląskiej rodzinie, takiej niemiecko-polskiej, a w piosence Ostatnia Szlachta Rzeczypospolitej to już jest taka, wiesz, rodzina podwarszawska. To już taka, wiesz, no naprawdę szlachta. To taka drobna szlachta była polska. Tę piosenkę grałem też jakiś czas temu właśnie o tej szlachcie. Powiedziałeś o tym, o tej walce takiej dotyczącej Wiktora i tego, że rodzice tak mocno walczą o niego. Z czego ta walka wynika? Co jest powodem tej ogromnej walki? Wiesz, Wiktor jest od urodzenia, cierpi na taką chorobę. Ja zawsze zapominam, jak to się nazywa, multipoli, coś tam. W każdym razie kości mu rosną, zamiast, on nie rośnie wzwyż, tylko te kości jakby się uwypuklają i wiesz, to człowiek stopniowo traci możliwość chodzenia i on cały się wykrzywia i wiesz, Wiktor najpierw chodził o kulach, znaczy najpierw to chodził tak w ogóle normalnie, żył jak każdy, później zaczął używać kul, a aż w końcu musiał usiąść na wózku, ale żeby tych atrakcji było za mało, no to wiesz, w czasie wygłupów tam z kolegą się bawili, wiesz, kolega też na wózku się tam szturchali czy coś,
śmichy, chichy i on się na tym wózku wywalił. Jak się na tym wózku wywalił, to się tak załatwił tym wypadkiem, że przez lat naście po prostu leżał non-stop w łóżku. To oznaczało, że właściwie non-stop ktoś musiał przy nim być, nad nim czuwać, dbać o jego oddech. Non-stop on musiał mieć rehabilitację, żeby w ogóle, wiesz, no to odleżyny, nie odleżyny, żeby się tam, wiesz, nie robiło, czy tam, żeby można przetrwać w ogóle z tym. Wiesz, ja raz w Niemczech widziałem, byłem w ośrodku dla tam starszych takich ludzi z różnymi upośledzeniami i widziałem taką panią starszą, która właśnie tak non-stop leżała, tylko że ona nie miała rodziny wokół siebie, a jedynie personel tego ośrodka. No bardzo oddany, no ale wiesz, personel, obcy ludzie. Wiesz co, jak ja nigdy nie widziałem takiego wzroku pełnego rozpaczy u człowieka. Nigdy. Pani po prostu leżała, wiesz, na tym łóżku, patrzyła w ścianę i rozpacz w czystej postaci. I wiesz, i Wiktor no, był w podobnej sytuacji, tylko że właśnie miał koło siebie rodzinę i on na szczęście jest w stanie obsługiwać komputer, także dzięki temu komputerowi, internetowi, wiesz, on może w ogóle jakiś mieć kontakt no, z życiem też takim zewnętrznym, nie na tyle, na ile elektronika dzisiejsza pozwala. No ale wiesz, tam na bieżąco, no to sytuacje typu, że po prostu trzeba go było ratować, no bo z oddychaniem był już taki problem, że wiesz, jakby w tym momencie ktoś przy nim nie był, moja siostra czy jej mąż, no to on by się po prostu udusił, nie? I tam trzeba było na ojom z nim jeździć. Po prostu ciągłe dbanie o to, żeby on żył. Po prostu żył. No i też się psychicznie nie załamał, nie? W jakim wieku jest Wiktor? No Wiktor to już jest dorosły pan, jakoś koło 30 chyba jest już w tej chwili. Tak, no właśnie. Co byś chciał powiedzieć, bo tak mówisz ładnie o tej swojej rodzinie, o tym zabieganiu, a co z tego wszystkiego na przykład, z czego czerpiesz ty garściami, jeśli chodzi o tę twoją rodzinę, bo tak pokazujesz się bardzo regularnie, jak jesteś w Polsce, pokazujesz na Facebooku, oprócz tego, że lubisz widoczki, naturę, to częstym gościem w tych filmikach jest również mama, prawda? A już szczególnie jak opowiadasz o tej płycie, to tam mama jest obecna. Powiedz mi, czy ta twoja rodzina, oprócz tego, że to rodzeństwo i tak dalej, czy oni cię wspierają w tych dziełach takich właśnie artystycznych, muzycznych? Chodzi mi o to, jak odbierają te twoje działania. No wiesz, no jesteśmy w kontakcie, wiadomo, że w jakiś tam sposób popierają, no najwięcej to oczywiście mama, no bo z nią mieszkam, jak przyjeżdżam na weekend do Polski, no to jestem u mamy i ona to już mocno się zaangażowała w to. Tak, nawet w promocję płyty, bo też tam nawet ją trzymała i coś tam coś mówiła, pamiętam, bo nie pamiętam już tych nagrań, bo ta płytka, ile ona już ma czasu? Jakoś pod koniec wiesz, roku, nie? No, jakoś tak. Też tracę już czasem rachubę czasu, bo to jest pewien proces z takim tworzeniem płyty, jak wiesz, i to samo wydanie, już doprowadzenie, że mam fizyczny produkt końcowy w ręku, no to już jest taki postawienie kropki nad i. A to tak się ciągnęło właśnie chyba z 2 lata. Nie to, że mi to tak wolno szło, ale wiesz, prosiłem też ludzi czasami o dogrywanie różnych rzeczy, trzeba było to miksować. A czy ty to robisz w domu, znaczy u siebie w Polsce, czy tam wiesz co, w Niemczech? Ja to nagrywam u siebie, natomiast wysyłam to, co nagram, to wysyłam do masteringu, no w wypadku tej płyty to koledze Emilowi Madalińskiemu, on no czy tą płytę to tak troszkę razem miksowaliśmy, bo jak były te utwory, gdzie jednak dużo śladów było, no to wiesz, to często było tak, że ja po prostu jak umiałem, to zmiksowałem gitary i klawisze, a wokal, basówkę wysyłałem już
jemu do zrobienia całkowicie, w sensie zmiksowania, no i jakieś perkusyjne rzeczy. I tak, wiesz, wspólnymi siłami, no i on oczywiście mastering robił z tego na koniec. A czy następna, czy następna płyta, która się ukaże, będzie miała podobne brzmienie, w podobnym będzie klimacie, w sensie aranżacyjnym, muzycznym, czy będzie odbiegała od tego? Bo na razie masz dwie płyty i jedna od drugiej diametralnie się różni. Proszę o łatwiejszy zestaw pytań. Jeszcze nie wiesz? Zobaczymy. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Już z założenia to ona w ogóle będzie trochę taka bardziej, no, żywsza, choć trochę przebojowa bardziej, bo ze względu na treść tam poruszaną i taka, no wiesz, jest czymś innym, jak ja śpiewałem sobie o swoich tam różnych refleksjach związanych z przemyśleniami w obcowaniu z górami izerskimi, a trochę o co innego chodzi, gdy ja, podobnie jak na tej rodzinnej, to tutaj też opiszę ludzi, ale takich bardzo barwnych ludzi z uwypukleniem jakby takich wątków dążenia do wolności, jakiegoś takiego poszukiwania siebie, wiesz, wzniesienia życia na nieco jakiś taki fajniejszy poziom ponad przeciętności. I tutaj no, po prostu niektóre z tych postaci są tak barwne i tak też dynamiczne w tym swoim życiu, że grzechem by było śpiewać o nich i grać na zasadzie, że teraz będę smęcił jakąś balladkę taką spokojną z akustykiem. Ale mam nadzieję, że nie grozi nam wskok na przykład do klimatów disco-polowych, nie? Bo to jak barwna postać. Nie, ja mówię o muzyce, spokojnie. Tak. No, bo ja mówię przecież muzyka nie też. Nie przeklinajmy, nie w twojej audycji, Piotrze. Tu nie używamy takich słów. No właśnie, żyję taką nadzieją, że nie będziemy mieli takich niebezpieczeństw. No ale wiesz, no są różne, że tak powiem, standardy, nawet piosenki biesiadnej, prawda? Które czasami warto zahaczyć. No cóż, Andrzej Stanisław Górecki opowiadał o swojej płycie. No życzę, żeby się sprzedała. No z tobą jest o tyle trudno, że właściwie od poniedziałku do piątku cię nie ma, nie? Więc jedynie propozycje koncertowe mogą być przy sobocie i niedzieli. A jak ty znowu lubisz coś takiego, że lubisz uciec do natury, jak już ten Bernin opuszczasz, to się cieszysz, że możesz trochę się wyciszyć, a do tego jeszcze pracujesz nad następnymi rzeczami, prawda? Więc za dużo tego czasu na koncertowanie nie masz, nie? A jak się sprzedaje ta płyta? Wiesz co, ja ci powiem tak. Ja zauważyłem, że w wypadku moim, czyli gościa, którego nikt nie zna, no parę osób może dzięki tobie i troszkę tamtej mojej niewielkiej działalności, czy to w internecie, czy na żywo, to nie jest interes, nie? To trzeba grać na żywo, żeby jacyś ludzie to faktycznie, żeby to trafiało tak nieco bardziej w kontakcie bezpośrednim do ludzi, to wtedy tak, bo widziałem po prostu po poprzedniej płycie, że to tak działało. Że jak gdzieś zagrałem, to było zainteresowanie, a tak wiadomo z internetu, no to krąg znajomych się zgłosi i fajnie, że się zgłosi, no ale to wiesz, to nie jest jakieś zarabianie pieniędzy, ja nawet nie wiem. To nawet nie chodzi o zarabianie, tylko żeby przynajmniej się zwróciły koszty, nie? Powiem ci tak, to jest dla mnie na tyle ważne, tego typu działalność, nie wiem skąd się bierze taki pęd do dzielenia się z ludźmi, tym, co dla mnie ważne, no ale po prostu uznałem, że czy to się zwróci, czy zarobię, czy nie zarobię, ja będę to robił i tyle, no. Wiesz, wiadomo, że ja bym chciał działać tak jak muzycy, którzy tam sobie z tego żyją i mogą faktycznie się na tym skupić, no to wtedy jest inna rozmowa, bo tak jak teraz funkcjonuję, to jest faktycznie no ciężka sprawa. Wiesz, ja nie bardzo wiem, jak to zrobić, żeby móc z czegoś takiego, z tego typu działalności żyć i się po prostu wtedy więcej jakby na tym skoncentrować. A teraz no muszę, po prostu normalnie w szkole sobie pracuję jako pracownik socjalny, taki odpowiednik pedagoga szkolnego w Polsce. No i to
muszę traktować jako hobby, chociaż jak ktoś mi mówi, że to jest moje hobby, to we mnie się wszystko burzy, gdy pomyślę, no jak wiele się angażuje w to czasu, energii. Taka niestety prawda, nie? Ale tak właśnie jest, że tak powiem, z hobby. Hobby pochłania to tak jak z moją audycją, prawda? Też dużo czasu. Też szacun wielki po prostu, bo trochę o tym rozmawialiśmy i to jest coś właściwie niesamowitego, że ty tak jesteś w stanie w ogóle tak funkcjonować. Co bym dał, żeby był to stan jeszcze ciekawszy i bardziej wzniosły, z taką, wiesz, dużą słuchalnością, chociaż jak to niektórzy mówią, że moja legenda mnie wyprzedza, więc tak niektórzy mówią, że nawet jak ja tylko przedstawię się gdzieś, tam mówią, a to pan prowadzi tam audycję pod wielkim dachem nieba. To dobrze, że kojarzą i audycję, i mnie, ale to wciąż jest trochę jeszcze za mało, żeby dotrzeć do jeszcze szerszego grona, chociaż właściwie jesteśmy w internecie, prawda? Jeśli jesteśmy w internecie, to już jesteśmy wszędzie. Tylko po prostu ktoś musi nas znaleźć, nie? Tak, tak. Ale wiesz co, to jest to, co ty robisz. Ja naprawdę byłem tak zszokowany. Ja nie wiedziałem w ogóle, że istnieje coś takiego. Wiesz, radio, no to myślałem tak, no to co znałem tam, jedynka, dwójka, trójka, takie te duże radia. I tam się rzadko taką muzykę prezentuje jak ty, żeby wyszukiwać różnych ciekawych, nieznanych. Ja nie mówię już tam o mnie, ale tu naprawdę wyszukujesz takie perełki, takich niesamowitych ludzi, których właśnie powinno się puszczać, upubliczniać. Już nawet nie chodzi o jakieś wielkie promocje, ale w ogóle, wiesz, pokazywać ludziom. A tego, nie, tego jakoś nie widać, nie? Nie słychać. A ty to robisz jakby wbrew wszelkiej logice tej całej komercji i to jest, powiem ci, wartość olbrzymia. Słowo i dźwięki takie niezakłamane idą w świat i to jest coś pięknego. Powiem szczerze, że niedawno pani Anna Tretor, jak była gościem audycji, to ta pani z zespołu Pod Budą, nie? I pani, tak. Pani Ania mówi, że właściwie w dzisiejszych czasach młodzi artyści, i tam wymieniła kilka nazwisk takich ciekawych artystów, mówi, że ci ludzie młodzi nie mają dzisiaj szans na to, żeby zaistnieć w mediach, nie? Że im się miejsca nie daje. I tam wymieniła kilka nazwisk. Ja mówię, oni już wszyscy u mnie byli kilka lat temu, nie? Ona ze zdumieniem zwracała na nich uwagę, że tam 2-3 lata temu kogoś poznała, a ja już mówię, mam pewnych ludzi za sobą w audycji, czyli jeszcze szybciej niż pani Ania Treter wyszukuje te postacie. Dobrze, Andrzej Stanisław Górecki był gościem audycji Pod Wielkim Dachem Nieba. Bardzo ci, Andrzeju, dziękuję za obecność. No ja dziękuję tobie za zaproszenie i ciekawą rozmowę. A gramy dotyk wieczności, bo wcześniej czy później on nas dotknie również, nie? Ta wieczność przed nami jeszcze. Oby też została tutaj na ziemi ta wieczność, taka, wiesz, namacalna, żeby... Jesteśmy jej cząstką, Piotrze. Tak, żyjmy nadzieją, że nie zapomną o nas, nawet jak nas nie będzie, tak fizycznie. Bardzo ci dziękuję za rozmowę. No, trzymaj się. Pozdrawiam. Thank you.
już przez wieki w życiowym cyklu mknie bez końca. Skąd dokąd idę, jaki sens ma ta wędrówka, witalna siła niegasnąca, co w czas i miejsce pcha mnie gdzieś. Kim byli ludzie, których cząstkę teraz w sobie noszę i na co przyszło mi tu żyć? Iskra wieczności, którą w sercu swoim właśnie goszczę, wciąż ogniem życia chcę się tlić. Jak żyli ludzie, przecież każdy miał swój świat i duszę, jakieś marzenia, miłość, cel. Ile jest we mnie z moich przodków tęsknot, pragnień, wzruszeń, a ile dzisiejszego mnie. Zapisano wszystkie sploty tych powiązań, co do tej chwili wiodły mnie. Losy istnienia, cud narodzin, trudy rozstań, odnajdywania w życia mgle. Ileż miłości spotkać z sobą się musiało w miejscach i czasie właśnie tak, by moje życie w tym łańcuchu gdzieś powstało i nie przed tysiącami lat. Lecz właśnie teraz, bym mógł przeżyć wszystko, co przeżyłem i stać się tym, kim jestem dziś. By spotkać ludzi, których w życiu poznać już zdążyłem, taką nie inną drogą iść. Mieć me tęsknoty i wrażliwość właśnie taką, jaką mieć mogę tylko ja. Niosę więc dalej tą iskierkę życia małą, co w moim sercu ciągle trwa. Kim byli ludzie, których cząstkę teraz w sobie noszę i na co przyszło mi tu żyć? Iskra wieczności, którą w sercu swoim właśnie goszczę, wciąż ogniem życia chcę się tlić. Jak żyli ludzie, przecież każdy miał swój świat i duszę, jakieś marzenia, miłość, cel. Ile jest we mnie z moich przodków tęsknot, pragnień, wzruszeń, a ile dzisiejszego mnie. Dotyk wieczności dziś ogarnia moją duszę. Wieczność we mnie tkwi.
Dziękuję Andrzeju i Zerynie, że wpadłeś pod wielki dach nieba. Wczoraj, przedwczoraj dotarła do mnie, właściwie we wtorek, dotarła do mnie na maila nowa piosenka Juliusza Wątroby. Juliusz Wątroba napisał tekst i muzykę, a śpiewa razem z nim Sabina Głuch, którą Państwo już kojarzą, chociażby z audycji z Juliuszem Wątrobą. Już plotkują kalendarze. Taki tytuł piosenki. Ja z tobą nie wytrzymam. Ja chyba też. Choć taki dobry klimat, czy śnieg, czy deszcz. Ja z tobą nie wytrzymam, choć bardzo chcę. To chyba twoja wina. Wiesz o tym. Wiem. Więc mnie już nie denerwuj. I ty mnie też. Wypijmy lepiej wermut, by było lżej. I już się przestań dąsać, jak głupia gęś. Bo wrzucę ci chrabąszcza, zasukni wdzięk. Przecież i tak będziemy razem, bo nam pisany wspólny los. I już plotkują kalendarze, że samotności mamy dość. Przecież i tak będziemy razem, bo w nas ta gra na serca dwa. I ziemia z niebem śpiewać każe. Prawdziwa miłość wiecznie trwa. Jak ty mnie stale wkurzasz, tak jak ty mnie, że znów nadchodzi burza, pioruny śle. Choć wiem, że mnie tak pragniesz, jak kaniaczczu. Czy ładnie to, tak ładnie, gdy jesteś tu. A choć przestrzegam diety, by nie mieć wstęć, to wielczy mam apetyt i zjeść cię chcę. Choć jesteś lekko zdradna, jak głupia gęś. Chcesz ze mną życia zaznać, tak bardzo chcę. Przecież i tak będziemy razem, bo nam pisany wspólny los. I już plotkują kalendarze, że samotności mamy dość. Przecież i tak będziemy razem, bo w nas ta gra na serca dwa. I ziemia z niebem śpiewać każe. Prawdziwa miłość wiecznie trwa. Ale ja cię bardzo proszę, ty mnie nie obłapuj, błagam. Ale przecież i tak będziemy razem. No ale nie przy ludziach, proszę cię, jeszcze całujesz? Ale to tylko tak na próbę. Na jaką próbę? Ty się zlituj, człowieku. Dziewczyno, pamiętaj się, przytul, całuj. Dobrze, teraz chyba czas na ogłoszenia, mianowicie za tydzień gościem audycji Pod Wielkim Dachem Nieba będzie Zygmunt Konieczny, kompozytor piwniczny, znany przede wszystkim z tego, że mówią nawet, chyba wyszła taka płyta piosenki Koniecznego śpiewane przez Ewę Demarczyk. Zapraszam na to spotkanie, to będzie wybitna osobowość, jedna z kolejnych, a w następnym tygodniu, czyli na początku czerwca, pierwszego, w Dzień Dziecka, gościem audycji będzie kolejny piwniczny artysta Zbigniew Raj. Na to spotkanie również serdecznie zapraszam. A teraz Tomek Lewandowski w piosence Po Północy. Wiatr łamie gałąź w sadzie, patrzę na to. Więc jednak coś cierpi ze mną. Ta nagła solidarność osładza pierwsze lato. W którym rozumiem bliżej niż dalej ciemność. Rośnie ulewa na
zegarze po trzecie. Ciebie nie ma, wyjechałaś odpocząć. Od kłopotów, co w głowie złośliwie się tłoczą, jakby po to żył człowiek tylko na świecie. To 20 papieros, pójdę spać za moment. Jutro wstanę i będę cię kochał jak teraz. Gdy stałaś się dla mnie najcieplejszym domem, choć ulewa i wiatr i pora umiera. Rośnie ulewa na zegarze po trzeciej. Ciebie nie ma, wyjechałaś odpocząć. Od kłopotów, co w głowie złośliwie się tłoczą, jakby po to żył człowiek tylko na świecie. Rośnie ulewa na zegarze po trzeciej. Ciebie nie ma, wyjechałaś odpocząć. Od kłopotów, co w głowie złośliwie się tłoczą, jakby po to żył człowiek tylko na świecie. Wiatr łamie gałąź w sadzie. Patrzę na to. Pięknie. No i cóż, przychodzi czas na pożegnanie. No i tym właśnie optymistycznym akcentem właśnie chciałem to uczynić, przypominając jednocześnie, że można subskrybować, a nawet trzeba subskrybować kanał audycji Pod Wielkim Dachem Nieba na YouTubie. Subskrybujcie również kanał Marylki Duszki, bo tam też trochę się dzieje. Można posłuchać wykonań Marylki, jeśli chodzi o poezję. No i zachęcam również do zaglądania na stronki internetowe www.mariaduszka.pl. Tam można zawsze też zobaczyć, co się dzieje. Na koniec zostawiłem sobie piosenkę w wykonaniu Ewy Błoch. I ta piosenka nosi tytuł Trzeba ciszy. Wszystkim za wszystko serdecznie dziękuję, kłaniam się nisko i do usłyszenia za tydzień o tradycyjnej porze. Zagonieni ciągle w tłumie, w pracy, w domu, na ulicy. Nie możemy się zrozumieć, bo musimy głośno krzyczeć, głośno krzyczeć. Stańmy w biegu, choć na chwilę, byśmy mogli coś usłyszeć. Szept człowieka, serce swoje, trzeba ciszy, trzeba ciszy, trzeba ciszy. Łatwa jest woda o zmierzchu, burza osiadła na dnie. Wody, wsłuchajmy się szepty, niech powie nam to, co wie. Ciche jest serce o zmierzchu, dobre jak woda i chleb. W serca wsłuchajmy się szepty, niech powie nam, czego chce, czego chce. Wciąż nas niesie strumień zdarzeń, wciąż biegniemy ku przyszłości i gubimy resztki marzeń.
niemożnością, niemożnością. Umilknijmy choć na chwilę, byśmy mogli siebie usłyszeć, mówić gniazdo, rzucić ziarno. Trzeba ciszy, trzeba ciszy, trzeba ciszy. Gładka jest woda o zmierzchu, burza osiadła na dnie. Wody, wsłuchajmy się szepty, niech powie nam to, co wie. Ciche jest serce o zmierzchu, dobre jak woda i chleb. W sercach wsłuchajmy się szepty, niech powie nam, czego chce, czego chce.